Wydział Karny. Dzień dobry, Karolina Mądraska. Ja chciałam rozmawiać z Magdaleną Kowalczyk. To jest sędzia. Sędzia jest na urlopie teraz. Jak to jest na urlopie? No, no to jest na urlopie. No dobrze, no to nie wiem, czy to sędzia, czy nie sędzia. To z Magdaleną Romanowicz poproszę. A o co chodzi? Ale no to... ja po prostu chcę rozmawiać z tą osobą, a nie mówić, o co chodzi. Bo ja nie wiem nawet, z kim rozmawiam. Kierownik drugiego wydziału karnego. Jak? Nazwisko? Żmijska Małgorzata. Dziękuję. Jeszcze coś podać? Dziękuję. No nie wiem, może pani podawać, co tam pani chce. Ale to... proszę pani, proszę poważnie, dobrze? Pani dzwoni do sądu. Jakiego sądu? Sąd rejonowy, drugi wydział karny. Jaki sąd? Powiedziałam, proszę panią, nie będę z panią tak rozmawiać. A dlaczego pani nie będzie ze mną tak rozmawiać? Proszę panią, proszę powiedzieć, o co pani, w jakiej sprawie pani dzwoni? W sprawie postanowienia, które do mnie tutaj przyszło w zeszłym tygodniu przed weekendem. I chcę rozmawiać z Magdaleną Romanowicz. Jeśli nie ma tej sędzi, czy nie sędzi, bo to nie wiem, czy to jest sędzia, czy oszustka sędzia, nie potrafi się podpisać, ani jedna z tych kobiet nie potrafi się podpisać. Ale pani dzwoni, żeby obrażać sędziego. Ale czy ja panią obrażam? Ale czy ja kogoś obrażam? Dobrze, proszę nie krzyczeć, dobrze? A mnie się nie obraża, jak się wydaje postanowienia? To jest decyzja sędziego. Decyzja jakiego sędziego? Jakiego sędziego? Z czego się nie podważa? Proszę panią. Jakiej pani, decyzji? Połączy mnie pani w końcu z kimś, pani... czy nie? Czy będzie dalej dyskutować? To pani ze mną dyskutuje. Jak mam pani pomóc? O co chodzi? Ma mnie pani połączyć z Magdaleną Romanowicz. Pani Magdalena Romanowicz jest teraz na wokandzie. Z innym sędzią. To kiedy będzie mogła ze mną rozmawiać? Proszę zadzwonić jutro, bo dzisiaj jest do 15, jest wokanda, także proszę dzwonić jutro. Pracujemy. Jutro nie mam czasu, proszę panią. No, nie wiem, o której pani Romanowicz zejdzie z sali. Mają pół godziny opóźnienia. A dlaczego mają opóźnienia? Bo balanga jakaś jest poświąteczna, czy co tam jej słychać? Proszę nie obrażać. No jak to jej nie obrażać, jak tam słychać po prostu, jakby jakaś biba się odbywała. Pani jest, ja nie będę tak z panią rozmawiać. No dlaczego? To proszę mnie zastępcą połączyć jej prokuratury, tego proszę, sądu. Ja panią przełączę do sekretariatu prezesa. Bardzo proszę. Już łączę. Dziękuję. Proszę czekać, będzie rozmowa. 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 O, sekretariat prezesa, Agnieszka Pasterna. Dzień dobry, Karolina Mądraska z tej strony. Dzień dobry. Jakiego prezesa? Sądu rejonowego. A jak się nazywa ten sąd rejonowy? Sąd rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim. A ten prezes sądu rejonowego jak się nazywa? Pani sędzia Kuśnierz Milczarek. No to ja poproszę, żeby rozmawiać. Halo, bo przerwało coś? Poproszę mnie połączyć z tą sędzią, czy nie sędzią, nie wiem. Panią prezes, ale pani prezes przyjmuje w poniedziałki interesantów, jeśli chodzi o ten... Ale w ramach wyjątku może mnie przyjąć dzisiaj. Proszę poczekać chwilę na linii. Bardzo dziękuję. Konsultuję. Dlatego koniecznie chcę zapytać, że nie ma tego, 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 że nie ma tego,
panią na poniedziałek umówić. Proszę mi podać akta, sygnaturę spraw. Ja przekażę pani prezes te akta i wtedy na podstawie akt pani będzie mogła rozmawiać. To jest sygnatura syk.akt2w518/22. O której godzinie? Między 10 a 13. Nie, proszę panią, nie między 10 a 13, bo ja nie będę marnować czasu, żeby dzwonić kolejny raz, żeby nikt ze mną nie chciał rozmawiać. Ale ja do pani zadzwonię, jak pani mi da mi numer telefonu. 727 tak? 908-536. A w jakiej godzinie mniej więcej by pani chciała? Bliżej której godziny by pani chciała? Może być o 10. Dobra, 10.00. Ja tak panią zapiszę na poniedziałek. Bardzo pani dziękuję. Miłego dnia życzę. Do widzenia. Dziękuję i nawzajem. Do widzenia.